Travel Fun. Adventure starts here. Travel Fun prezentuje film pod tytułem Indie, Maharadżowie i Święte Krowy. Kolejna podróż Travel Fana zawiedzie nas do indyjskiego Rajasthanu. Od wielu stuleci Indie były miejscem pożądanym przez kupców, odkrywców oraz obieży światów. Legendarne bogactwa tego ogromnego subkontynentu od zawsze rozbudzały umysły Europejczyków. Już w czasach starożytnych u ich granic stanął Aleksander Macedoński. O drodze do Indii marzyli słynni żeglarze z epoki wielkich odkryć geograficznych. Byli nimi zarówno szukający zachodniej drogi Krzysztof Kolumb, jak też Vasco da Gama, który jako pierwszy z Europejczyków dotarł tu drogą morską, umożliwiając europejskiej cywilizacji swobodny handel z tą częścią świata. Prastare cywilizacje, wielowiekowe dziedzictwo kulturowe, bogata, interesująca historia, różnorodna przyroda, niesamowite krajobrazy, ciekawa architektura, a także odmienne obyczaje oraz bogaty panteon hinduskich bogów składają się na wielowątkowy, barwny indyjski kalejdoskop. Będąc w Indiach, trudno nie wspomnieć o świętych krowach czy obsypywanych czcią szczurach oraz ogromnej estymie, jaką Hindusi darzą zwierzęta, uznawane przez wielu jako element karmicznego koła narodzin oraz śmierci. Niezaprzeczalnym jest zatem fakt, że żyje tu ogromna rzesza wegetarian. Przycupnięty do granicy z Pakistanem, usytuowany w północno-wschodnich Indiach Rajasthan jest największym obszarowo stanem Indii. Niegościnne, pustynne środowisko w miarę przesuwania się na wschód i południe łagodnieje, przechodząc w żyzne doliny obsiane dającymi obfite plony płodami rolnymi. Na terenie stanu znajduje się szereg powszechnie kojarzonych z Indiami atrakcji turystycznych. Chyba nie ma w świecie globetrottera, który nie słyszałby o słynnych pustynnych miastach Jaipur, Jodhpur, Udaipur czy Jaisalmer. Każdy, kto przybędzie, marzy o ujrzeniu Fortu Amber, będącego pamiątką po potędze władającej tymi ziemiami dynastii Wielkich Mogołów. Wjazd na słoniu do wspomnianej fortecy, jeep safari po pustynnych bezdrożach, degustacje opium w oddalonych od cywilizacji sennych wioskach, czy też udział w karawanie wielbłądów to aktywności, bez których indyjska przygoda byłaby niepełna. Kwintesencją indyjsko-rajasthańskiej przygody jest ujrzenie baśniowego Taj Mahal, zaklętego w białym marmurze, symbolu miłości Shah Jahana do swojej ukochanej żony Mumtaz Mahal. Znana z różnorodności i bogactwa kulinarnych doznań indyjska kuchnia powala ostrością nieprzyzwyczajone do ognistych potraw europejskie podniebienia, a zwłaszcza żołądki. Jak to zwykle bywa w podróży, w trakcie poznawania uroków Rajasthanu będziemy często zmieniali środki transportu. Przemierzając krainę różnymi środkami lokomocji, podejrzymy życie jej mieszkańców. Na trasie nie zabraknie zarówno napędzanej siłą ludzkich mięśni rikszy, hałaśliwego tuktuka, chadzającego chybotliwym krokiem wielbłąda oraz tak zwanego elephant taxi. Dynamicznie zmontowany film uzupełnia interesujący lektorski komentarz, a oglądanym scenom towarzyszy znakomicie dobrana indyjska muzyka. Zatem ruszajmy ku nowej przygodzie. Poznajcie moje nowe filmowe oblicze. Travel Fun. Adventure starts here. Film dostępny jest na płytach DVD oraz Blu-ray. Ukazuje najpiękniejsze miejsca w indyjskim Rajasthanie. Wspaniałe krajobrazy, a wszystko to ilustrowane klimatyczną muzyką, którą uzupełnia ciekawa narracja. Zobacz więcej na YouTube oraz stronie internetowej www.travelfun.eu. Z podróżniczym pozdrowieniem, Rafał Maza. All rights reserved by Travel Fan.